gdzieś tam zupełnie na uboczu, z dala od zgiełku współczesności, między polami i drzewami, jest takie miejsce dziś uśpione snem sprawiedliwych, pogodzonych. Blisko 500 w Matce Ziemi, równo jak bracia ułożonych. Jest taki cmentarz numer 500, między Tuszymą, Białym Borem. Gdzieś nad Wisłoką, za torami, leżą żołnierze pochowani, ścięci przez wojnę jak toporem. W drzewach tu jeszcze świszczą kule, rwą się szrapnele i granaty, dźwięczą zderzane się bagnety, ogłusza hukiem strzał z armaty. Krzyczą hurra, atakujący, proszą o litość lub pomstują, jęczą zranieni konający. Wszyscy wojują. 100 lat temu, w pierwszej wojnie, Rosjanie, Niemcy, Austriacy, Czesi i Węgrzy i Polacy. Wiek już minął, kiedy się starli pod Tuszyną. Blisko 500 z nich poległo. Cmentarz wojenny numer 500 wszystkich zwaśnionych tu ukoił i spoczywają dziś w pokoju. Nad nimi drzewa tylko szumią, krzyże im skrzypią nad głowami, z jednym lub z dwoma ramionami, a ponad nimi chmury płyną jak niebiańskimi rydwanami. Dziś pozostała pamięć tylko oraz przestroga tych, co zmarli, aby w przyszłości nigdy więcej ich potomkowie i następcy podobnej wojnie się nie starli.